Pierwszy telefon o podłożeniu bomby dyrekcja szpitala otrzymała po 8 rano. Ekipa pirotechników dwukrotnie przeszukała budynki. Postanowiono nie ewakuować pacjentów. Drugi telefon zadzwonił przed 18. Bomba miała wybuchnąć o 19. O 20 wciąż trwała ewakuacja. Szczegółów nam nie powiedzieli. Kazali się ewakuować. Wziąć tylko podstawowe jakieś rzeczy, karty wydali, a reszta zostało na salach. No to jeszcze my, co możemy chodzić, no to tak, ale najgorzej ci, co dzień, dwa po operacji są. Pacjentów przewożono karetkami i autobusami komunikacji miejskiej do trzech innych wrocławskich szpitali. Wśród najciężej chorych było 8 osób podłączonych do respiratorów, 15 na wózkach inwalidzkich, 70 na noszach i wiele chorych dzieci. Wiadomo, z którego telefonu dzwonił, natomiast są to telefony publiczne, rzecz jasna. Naprawdę ludzie są bezsilni wobec głupoty i wobec bezwzględności czyjejś, ja myślę, że czyjegoś szaleństwa. Była to już kolejna ewakuacja szpitala na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniego roku. Poprzednio ewakuowano wrocławski szpital kolejowy i szpitale wojewódzkie we Wrocławiu i Legnicy.